Łatwo było iść za Jezusem, kiedy otaczały go tłumy, kiedy był modny, kiedy był popularny. Łatwo było trwać przy Jezusie, kiedy dokonywał spektakularnych cudów, kiedy uzdrawiał ludzi, kiedy karmił ich chlebem. E, można było doświadczyć różnego rodzaju show ciekawego, spektaklu, coś się działo. E, ta cała euforia, to poczucie takiej wspólnoty, że wszyscy razem. Wtedy było łatwo być za Jezusem. Gorzej, kiedy Jezus zostaje odrzucony. Gorzej, kiedy nagle większość jego uczniów się odwraca. Kiedy tłum już nie skanduje, by zrobić Jezusa królem, tylko ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Droga krzyżowa, ten czas męki, jest czasem próby. Próby, którą zobaczcie, niewielu uczniów przetrwało. Maria jest tam obecna, jako jedna z nielicznych. Podąża za swoim synem wiernie do samego końca. Także w naszym życiu, w naszej wędrówce ucznia, muszą przyjść takie momenty weryfikujące. Muszą przyjść momenty, w których będziemy mogli sprawdzić, na ile nasza wiara, jest chęcią pójścia za Jezusem, bo jest fajnie, bo jest wygodnie, bo inni tak robią, dlatego że odnosimy różnego rodzaju korzyści z tego jakieś, że nasze życie jest przyjemniejsze, fajniejsze, wygodniejsze może dzięki temu, to w momencie próby sprawdzamy, czy potrafimy być wierni Jezusowi, także wtedy, kiedy będziemy za to wyśmiewani, kiedy będziemy za to odrzucani, napiętnowani. Być może będziemy za to wykluczani z towarzystwa, z grona przyjaciół, być może nawet rodziny. Czy także wtedy potrafię być wierny Jezusowi? Ten moment drogi krzyżowej dla Maryi jest jeszcze z jednego powodu ważny. Jest momentem zaufania. Kiedy wydaje się, że wszystko jest już stracone, że to donikąd nie prowadzi, Maryja cały czas ufa w słowa. Gabriela ze sceny zwiastowania. Oto ten jest tym królem Izraela. Nie? A jego królestwo, jego panowanie nie będzie miało końca. I wydaje się, że właśnie zbliża się koniec panowania Jezusa, nawet koniec jego życia. Natomiast Maria nigdy nie zwątpiła: Do samego końca ufa Jezusowi. I czy ja potrafię mu ufać? Także w tych momentach, kiedy jest źle. Kiedy jest trudno, czy potrafię pomimo wszystko, też w dużej mierze dzięki temu, co już z Jezusem przeżyłem, czy potrafię Mu zaufać, że nawet z najtrudniejszej, najmroczniejszej sytuacji, jako była droga krzyżowa i Jego śmierć, potrafi wyprowadzić zwycięstwo, potrafi wyprowadzić stanie, tak jak kiedyś swoje zmartwychwstanie, tak teraz zmartwychwstanie w moim życiu.